Aneta Czaban, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej naszej cośrodowej audycji z naszym ekspertem, lekarzem rodzinnym, doktorem Krzysztofem Pakosińskim, który na co dzień, przypomnę, pracuje w poradni w Chmielniku, a także oczywiście w szpitalu powiatowym w Busku-Zdroju oraz w jednej z poradni w Kielcach. Dzień dobry, panie doktorze, witam ponownie na naszej antenie. Dzień dobry, pani redaktor, witam panią i słuchaczy Radia Fama. No to rozpoczynamy kolejną naszą audycję. Myślę, że teraz troszkę inną formułę przyjmiemy. Będziemy starali się mniej mówić o COVID-zie, chociaż oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, to jak najbardziej, ale będziemy starali się, tak jak tutaj już zapowiedzieliśmy w poprzednich audycjach, poruszać również inne ważne tematy zdrowotne, o których być może ostatnio przez pandemię zapomnieliśmy, że one istnieją, a przecież istnieją i też trzeba sobie z nimi radzić. No i też będziemy na końcu, takim w podsumowaniu, również wspominać oczywiście o tej bieżącej sytuacji COVID-owej. Panie doktorze, no to otyłość, to jest temat, który rozpoczęliśmy tydzień temu podczas ostatniej audycji, no ale tak trochę umówmy się, prześlizgnęliśmy się przez ten temat tylko, a myślę, że on wymaga tutaj troszkę szerszego omówienia. No to przypomnijmy, w ogóle co to jest ta otyłość, jakby kiedy, w którym momencie możemy mówić, że ktoś już jest otyły, a kiedy możemy mówić, że no może jeszcze nie, co nas powinno niepokoić? Tak na co dzień w zasadzie, pobieżnie patrząc na kogoś, oceniając jego sylwetkę, no możemy powiedzieć intuicyjnie, że ktoś powiedzmy za dużo czy za mało waży, że powiedzmy jest otyły, czy ma nadwagę, natomiast lekarze, naukowcy wszystko próbują ubrać, wiadomo, w konkretne definicje, w konkretne liczby, które nam ułatwiają jakoś działanie w wielu konkretnych przypadkach. I tak zaczynając od definicji, tak, tej otyłości, która, jak powiedzieliśmy, jest taką matką chrzestną już wszystkich wielu innych schorzeń. Definicja WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, jest taka krótka i konkretna, która określa otyłością nadmierne gromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, prowadzące do rozwoju innych chorób. I wydaje mi się, że to oddaje bardzo dobrze to, o czym mówiliśmy i naświetla problem, że jednak najpierw powinniśmy zadbać o to, co możemy, a tu wiele od nas zależy, żeby trzymać tą prawidłową masę ciała. Też taka druga definicja, która bardziej według mnie oddaje też sens w ogóle i potem nam mówi, jak pracować nad tym, żeby nie łapać tych kilogramów. Jest taka definicja w podręczniku do interny profesora Szczeplika, to jest taka biblia, można powiedzieć, internistów i lekarzy, która określa otyłość jako również chorobę, czyli potwierdza to, że to jest choroba, a nie tylko uroda, jak to się czasami wydaje i powiedzmy babcia, widząc wnuczka, że ma troszkę tych kilogramów, cieszy się, bo dobrze wygląda, tak? A to wcale chyba nie za dobrze. Według tego podręcznika otyłość to choroba przewlekła, bez tendencji do samodzielnego ustępowania, czyli nie jest to tak jak w przypadku niektórych infekcji, że organizm sobie sam poradzi i potem wszystko wraca do normy, powstająca w wyniku dodatniego bilansu energetycznego, który jest następstwem przewagi energii pobranej czy dostarczanej z pożywieniem nad energią, którą wydatkujemy. Tak? Tutaj można powiedzieć, że to doskonale oddaje sens tego schorzenia. Bo nasz organizm jest troszeczkę takim reaktorem biochemicznym, można powiedzieć, tak? Który energię, którą dostarczamy, jeżeli jest jej za dużo, gromadzi w postaci tej tkanki tłuszczowej, tak? Która powiedzmy w ewolucji była takim zapasem na jakieś ciężkie czasy, natomiast teraz mamy na naszym etapie rozwoju cywilizacji, powiedzmy, nie musimy się o to bać, więc nie musimy chyba nadmiernie gromadzić tych kilogramów. I cały sens w zwalczaniu otyłości polega na tym, żeby kontrolować tą energię, którą dostarczamy. I to jest właśnie związane z tym liczenie tych kalorii, o którym sobie zaraz powiemy, jak nie dopuścić, żeby za dużo tej energii było dostarczanej, a to się wiąże z tym, co jemy, a to się wiąże z tym, jak się zachowujemy na co dzień, jaką aktywność na co dzień wykazujemy. No o tym można by dużo rozmawiać, także tak na początek definicji. Tyle teorii, myślę, a teraz tak spróbujmy troszkę o praktyce. No właśnie, wskaźniki masy ciała. Rozumiem, że teraz w internecie pewnie jest tutaj dużo danych na ten temat. Są różne aplikacje, które nam mogą tutaj ułatwiać, jakby to wszystko ogarniać i troszkę też pilnować tego wszystkiego, prawda? I co na przykład te wskaźniki mówią? Czy w jakiś sposób właśnie możemy sprawdzić, czy ten problem już nas dotyczy? Tak, to jest ten sławetny wskaźnik masy ciała, czyli BMI tak zwany, z angielskiego Body Mass Index, o którym się tyle mówi. To jest generalnie taki współczynnik, który wyliczamy poprzez, dzielimy generalnie masę naszego ciała
w kilogramach przez nasz wzrost do kwadratu, tak? I powiedzmy tutaj nam wychodzą w zależności od naszych wymiarów określone wskaźniki. Wartość prawidłowa to jest pomiędzy 18,5 a 25. I wtedy możemy powiedzieć, że nie jesteśmy otyli, nie mamy nadwagi, masa ciała jest prawidłowa. Wszystko co powyżej to już powinno nas niepokoić, czyli nadwaga to jest od 25 do 29,9, a potem zaczyna się już otyłość, czyli jeżeli mamy wskaźnik masy ciała już powyżej 30, no to powinniśmy się już poważnie zastanowić nad sobą, tak nieładnie mówiąc, bo niestety już jesteśmy osobami otyłymi i tu też w zależności od zakresów są już stopnie drugi, trzeci tej otyłości. No ja polecam wszystkim właśnie korzystanie z różnych aplikacji. No, każdy z nas korzysta w dzisiejszych czasach ze smartfonów. Nie tylko wykorzystujmy je do powiedzmy rozrywki czy do jakichś gier, ale właśnie do takich praktycznych rzeczy, które mogą nam pomóc w kwestiach też związanych ze zdrowiem. Też polecam, jest wiele aplikacji, które pozwalają nam na przykład liczyć sobie powiedzmy taką dzienną podaż kalorii, które dostarczamy do organizmu. To są takie też fajne aplikacje, w których możemy sobie wpisywać, co aktualnie zjedliśmy i na przykład widzimy, ile już tych kalorii dostarczyliśmy organizmowi, czy już powinniśmy przystopować na dany dzień, czy jeszcze możemy sobie pozwolić na jakąś tam przekąskę. I proszę mi uwierzyć, że sam to wypróbowałem, naprawdę działa, jeżeli były takie dni, że trzymałem się tych zaleceń, nie przekraczałem powiedzmy dziennej takiej dozwolonej dawki kalorii, to tam waga ciała bardzo ładnie się trzyma. Jeżeli jednak no, było parę takich dni, które już się wyświetlały na czerwono, że powiedzmy pozwoliłem sobie na więcej kalorii, no to odbijało się to rzeczywiście w takie, na wadze, tak? Wchodząc na wagę jednak ten kilogram, dwa już przybywały. I naprawdę to też fajnie pomaga, polecam każdemu. A co jeszcze wrzucamy, jeżeli chodzi o dane nasze, żeby ten właśnie wskaźnik wyliczyć? Tak spróbujmy bardzo w skrócie oczywiście to powiedzieć. Jakie dane są do tego potrzebne, to znaczy taki, żeby móc to wyliczyć? Taki podstawowy wzór to tak jak mówiłem właśnie, to bierzemy swoją wagę aktualną i tą wagę dzielimy przez kwadrat naszego wzrostu, tak? Czyli waga podzielona przez wzrost razy wzrost, tak można powiedzieć. I wtedy wychodzi tam określona liczba. No jeśli tego oczywiście teraz nie zapamiętamy, to tak jak powiedziałam, jak pan doktor powiedział, tutaj wiele rzeczy w internecie nam to ułatwi, przypomni, jak to dokładnie zrobić, żeby to prawidłowo oczywiście uczynić. Panie doktorze, no a co zrobić, żeby no, tej masy nie przybywało w taki niewłaściwy sposób? Też tutaj mogę polecić, jest coś takiego jak piramida zdrowego żywienia. Tak? O tym uczyliśmy się już w szkole podstawowej. To no, takie podstawowe zalecenia obrazuje nam ten wykres, który przedstawia rzeczywiście piramidę i każde dziecko się tego uczyło. Kiedyś ta piramida wyglądała troszkę inaczej, w sposób graficzny przedstawiano, co powinno być podstawą naszego pożywienia, jakie produkty. No tutaj przede wszystkim właśnie owoce, warzywa, to jest podstawa. Taka podstawa zdrowego żywienia to 5 razy dziennie powinniśmy zjeść jakiś owoc lub warzywo. Idąc w górę, kolejny stopień tej piramidy to produkty zbożowe, tak, makarony, kasze, tutaj no, pieczywo ciemne, następny to nabiał i idąc w górę widzimy, jak te stopnie się zmniejszają i pokazują nam doskonale, ile jakich pokarmów powinniśmy przyjmować, tak, których więcej, których mniej. Na samej górze powiedzmy są tam jest, są tego typu już dodatki jak cukier, sól, który jest bardzo mało, którą oczywiście powinniśmy dostarczać do organizmu, ale nie powinniśmy przesadzać. A od paru lat uzupełniono tą piramidę o coś, co jest dla mnie bardzo ważne i tutaj też będę na to zwracał uwagę, że podstawą jednak tego wszystkiego jest, tym pierwszym stopniem jest aktywność fizyczna i to, że jednak powinniśmy się ruszać na co dzień, bo dieta dietą, ale przede wszystkim tutaj nie powinniśmy siedzieć tylko na kanapie, liczyć kalorie, ale też spalać te kalorie w ruchu. No to co, moi drodzy, po prostu jakby pilnujemy tego wszystkiego, nie lekceważymy, to jest bardzo, bardzo ważne. Ja myślę, że też kiedyś, panie doktorze, poruszymy też temat otyłości u dzieci, bo to jest chyba już osobna kwestia i też no niestety coraz częściej spotykana, ale myślę, że to osobną audycję tutaj na ten temat uczynimy i poświęcimy osobny czas właśnie na ten
ten temat. No a teraz już tak troszkę pod koniec naszej audycji, no powiedzmy jednak o tej obecnej, bieżącej sytuacji covidowej. Jak to wszystko wygląda, jak pan to obserwuje też w swoim ośrodku, czy też w szpitalu? To znaczy, może ja jeszcze tak połączę ten poprzedni temat i covida, bo rzeczywiście to się jedno z drugim wiąże. Nawet jest taka statystyka, że niestety przez te półtora roku lockdownu i siedzenia w domu, no, statystyczny Polak przybrał na wadze około 2-3 kg, tak? I dlatego tutaj też pewnie jeszcze nie raz będziemy o tym mówić, o otyłości u dzieci, bo też obecna sytuacja... I też powiedzmy, bo to też jest chyba obserwacja już niestety bardzo potwierdzona, że tak powiem, bo pan też niejednokrotnie o tym mówił podczas ostatnich miesięcy naszych audycji, że osoby otyłe dużo ciężej, gorzej przechodzą koronawirusa, prawda? Dokładnie tak. No jednak wie pani, że medycyna to jest taką dziedziną, że tutaj wszystko jakoś tak się potrafi, jedno z drugim się wiąże, jedno wynika z drugiego. Także no, kolejny dowód na to, że otyłość jest stanem, który niestety nie sprzyja zdrowiu, oprócz tego, że powoduje wiele stanów chorobowych, też nie sprzyja przechodzeniu w lekki sposób infekcji, czy właśnie tutaj COVID-a. Niestety jest to czynnik, który powoduje, że ryzyko ciężkiego przebiegu tej choroby jest wysokie. I to się potwierdza naprawdę w wielu, wielu przypadkach. W zasadzie w większości przypadków, które tutaj obserwujemy, to tak właśnie jest, a nie inaczej, moi drodzy. No to jak tam, panie doktorze, obecnie z tym COVID-em? Jak sytuacja wygląda? Na pewno zaczął się sezon infekcyjny, to widać w ośrodku. Od 2 tygodni mamy bardzo dużo pacjentów z różnego rodzaju infekcjami przeziębieniowymi i grypowymi. Powoli zaczęliśmy już pierwsze osoby kierować na badania w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2. Na razie jeszcze no, nie mieliśmy żadnych dodatnich wyników, ale to dopiero od paru dni. Więc ciężko powiedzieć. To też jest troszkę tak, że akurat tutaj na tym naszym terenie, w tym naszym województwie, gdzie ja pracuję, akurat jeszcze tych zachorowań jest ogólnie mało, więc no, to samo widać u nas. Ale rozumiem, że to na razie nie jest tak, że kiedy przychodzi pacjent z wysoką gorączką, czy nie wiem, z katarem, z bólem gardła, to od razu kierujecie na test na COVID. Znaczy to by było nawet technicznie niemożliwe, bo po prostu no, w tym momencie liczba tych osób byłaby tak duża, że po prostu chyba zatkałyby się te punkty wymazowe. Natomiast rzeczywiście tutaj najpierw wywiad, najpierw rzeczywiście objawy, jeżeli są już charakterystyczne, no wiadomo, no klasyka gatunku, utrata węchu i smaku, no to już wtedy ewidentnie. No jeżeli no duże podejrzenie jednak infekcji bakteryjnej, no to wtedy wiadomo, raczej leczymy w tym kierunku, antybiotykoterapia. Jeżeli jest infekcja niereagująca na antybiotyki, wtedy też to wymaga naszą czujność, też takich pacjentów wtedy, jeśli trzeba, kierujemy na wymazy. Natomiast mówię, dopiero zaczęliśmy, jeśli już, to każdemu na pewno zalecamy pozostanie w domu, taką samoizolację, zażywanie leków, jeżeli są jakieś nowe dolegliwości czy pogarszanie się stanu, no to wtedy tym bardziej szybciej działamy i kierujemy takie osoby na badania. Także tak wygląda to aktualnie. No, widzimy, że już według prognoz jednak ta skala zachorowań już jest około 700 na dobę, więc tak jak przewidywano. No zobaczymy najbliższe dni, co pokażą. No i na koniec taki temat bardzo świeży, temat z wczoraj, można powiedzieć, a mianowicie trzecia dawka szczepionki, która w tym momencie już jest oficjalnie dopuszczona, rekomendowana wręcz dla właśnie medyków, dla osób związanych ze służbą zdrowia, jak i dla osób powyżej 50 roku życia. Czy tak faktycznie jest, co pan tutaj na ten temat sądzi? Tak, no wszyscy się zastanawiali, kiedy będzie decyzja o tej trzeciej dawce, o doszczepianiu trzecią dawką, no i rzeczywiście w dniu wczorajszym wydano takie rekomendacje. Ministerstwo Zdrowia się określiło i wypowiedziało i teraz takie nas wytyczne obowiązują. Trzecia dawka, tak jak pani powiedziała, dla osób powyżej 50 roku życia. No tutaj idziemy cały czas zgodnie z tą polityką, że chronimy te starsze roczniki, bardziej narażone na ciężki przebieg ewentualnego zakażenia COVID-19. No i oczywiście no, medyków, no my tutaj na co dzień też jesteśmy bardziej narażeni na kontakt z osobami chorymi, także też jesteśmy tak jakby w pierwszym szeregu. Dodatkowa ważna informacja, zaszczepienie trzecią dawką po 6 miesiącach od zaszczepienia drugą dawką, więc no tutaj musimy odczekać 6 miesięcy od drugiego szczepienia, żeby ewentualnie
poddać się szczepieniu trzecią dawką. Takie są aktualne. Czy pan doktor ma zamiar przyjąć trzecią dawkę? Znaczy ja zawsze stałem na takim stanowisku, że stosuję się do zaleceń ministra zdrowia i wytycznych ministra zdrowia. Jestem lekarzem i przede wszystkim no, tego się powinienem słuchać, do tego stosować. No bo pół roku już minęło, prawda, od pana pełnego tak, zaszczepienia. Tak, troszkę więcej, także tutaj jeżeli tylko będzie taka możliwość, to na pewno zgłoszę się na szczepienie i że to pewnie uchylam się. Ja tutaj no, zawsze byłem zwolennikiem szczepień i będę się pewnie dalej szczepił według wytycznych. Myślę, że o tym też jeszcze szerzej porozmawiamy, być może w kolejnej audycji, bo też otrzymałam nawet wiele pytań już wczoraj od seniorów szczególnie. No właśnie, co oni mają robić, czy się szczepić, czy nie i też w jaki sposób technicznie to zrobić, czy już jakby z góry, z automatu mamy te skierowania, czy po prostu trzeba jakoś się o nie postarać, jak to będzie wyglądać. Czy tak jednym zdaniem w skrócie teraz możemy powiedzieć, jak to wygląda, jak to tak, jest? Tak, bo też w ośrodku wiele osób o to pyta, zarówno szczepienia przeciwko COVID-19 i szczepienia na grypę, ja tu zalecam oba te szczepienia u seniorów, jedno drugiego nie wyklucza. No to wszystko jeszcze organizacyjnie się przez najbliższe dni będzie pewnie klarować. Otóż to, no właśnie, więc dlatego razie, myślę, że to będzie dobry czas na przykład za tydzień czy za dwa, żeby o tym porozmawiać. W razie wątpliwości zawsze można, czy to przyjść, a może lepiej zadzwonić do ośrodka. Jeżeli ktoś będzie chciał się zapisać na takie szczepienie, pewnie takie zapisy uruchomimy. A już jak to technicznie będzie wyglądać organizacyjnie, to tutaj czekamy też na wytyczne z góry. Panie doktorze, no to dziękuję pięknie dzisiaj za naszą rozmowę. Myślę, że kolejne ciekawe tematy tutaj uruchomimy i będziemy je omawiać, jak i również tę bieżącą sytuację covidową, jak i szczepionkową, jeżeli chodzi o tę trzecią dawkę. Dziękuję pięknie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie słuchaczy i do usłyszenia za tydzień. Naszym gościem był nasz ekspert, lekarz rodzinny, dr Krzysztof Pakosiński z naszego regionu, na co dzień pracujący w poradni w Chmielniku, także w Kielcach oraz w szpitalu powiatowym w Busku-Zdroju. Pozdrawiam i do usłyszenia.